Dobry wieczór Państwu, nie magister Zarzycki z opustoszałego już o tej porze roku Golejowa. Proszę Państwa, skończyłem czytać rozdział na temat Powstania Warszawskiego w świetnej książce Władysława Pobóg-Malinowskiego, najnowsza historia polityczna Polski. I zacytuję Państwu tutaj pewien fragment z przypisów. Bór Komorowski w Radiodeperze 14 sierpień. Walka o Warszawę, mimo wielkich strat w ludziach i materiale, daje nam potężny atut w rozgrywkach politycznych. Obecnie zależy mi bardzo, aby obok Warszawy nastąpiło silne uderzenie w okręgu muzeum. Tu jest dopisek, że to znaczy Krakowa. I to jest komentarz Pobóg-Malinowskiego. Jak gdyby mało było już ruin stolicy i ponurych doświadczeń w burzy. Czyli proszę Państwa, jest pewna rzecz, o której się nie mówi, o której ja sam nie wiedziałem do tej pory, że ci szaleńcy, którzy wywołali to powstanie warszawskie, gotowi byli też na podobną pastwę rzucić Kraków. Kraków i inne miasto, dlatego że tam jest odwołanie się do Radomia, do Kielc, żeby też wywoływać jakieś wielkie akty zbrojne w tych miastach lub w okolicach tych miast. No po prostu, proszę Państwa, no, czyste szaleństwo. Ta książka bardzo przygnębiająco na mnie wpłynęła. Jest opis tylu cierpień ludności Warszawy, opis bohaterstwa powstańców oczywiście, ale bohaterstwa rzuconego zupełnie na stos taki całopalny, który niczemu oprócz zniszczeniu Warszawy i zniszczeniu elity stolicy Polski niczemu dobremu nie służył. Proszę Państwa, a propos Powstania Warszawskiego, to pokażę Państwu najnowszy, najwyższy czas i w nim jest świetny wywiad z Piotrem Zychowiczem, publicystą i pisarzem, który napisał książkę Obłęd 44 o Powstaniu Warszawskim. To jest właśnie ten autor tutaj na zdjęciu. Ja bardzo cenię jego publicystykę i jego dwie książki, które czytałem, czyli Pakt Ribbentrop-Beck, to jest książka poświęcona wydarzeniom, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej i jak Polska mogła uniknąć takich zniszczeń w czasie tej wojny, gdyby przyjęła inną politykę, gdyby Józef Beck, minister spraw zagranicznych, okazał się człowiekiem rozsądnym i inteligentnym, no i wybrał dobrą strategię zamiast fatalnej, strategii polegającej na wysługiwaniu się Wielkiej Brytanii, tak krótko mówiąc, ale nie będę w tym momencie wchodził w szczegóły. Natomiast tutaj zacytuję Państwu pewne pytanie redaktora i odpowiedź pana Piotra Zychowicza. Podobną do pańskiej refleksji o powstaniu prezentuje od lat Janusz Korwin-Mikke. Był za to bardzo ostro krytykowany. Czemu aspirujące do miana prawicowych elity w Polsce są tak odporne na tego typu wersję historii? I odpowiedź Piotra Zychowicza. Gdy już mowa o Korwin-Mikke, to muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, iż udzielam wywiadu najwyższemu czasowi. Jako nastolatek kupowałem wasze pismo co tydzień i czytałem od deski do deski. Wywarło na mnie wielki wpływ. Czyli proszę Państwa, to, że ja zachwyciłem się tym autorem, Piotrem Zychowiczem, no ponad rok temu, wtedy kiedy przeczytałem jego książkę Pakt Ribbentrop-Beck i od razu wyczuwałem jakieś fluidy, które łączą jego publicystykę, jego pisarstwo z tym, co mówi pan Janusz Korwin-Mikke i co pisał od lat pan Janusz Korwin-Mikke. No i w tym miejscu sprawa się wyjaśnia. Po prostu jako nastolatek Piotr Zychowicz był czytelnikiem najwyższego czasu, czyli te idee, którymi ja przesiąkałem, które mnie zafascynowały, które mnie porywały, również i miały wpływ na niego, z tym, że no, on został historykiem. Ja nie jestem historykiem, jestem takim amatorem, który interesuje się przy okazji również historią, podobnie jak wieloma innymi rzeczami. Natomiast Piotr Zychowicz jest po prostu wykształconym historykiem, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, no i teraz jest publicystą historycznym, jest redaktorem naczelnym Uważam, że Historia. Albo do rzeczy Historia. Tutaj, proszę Państwa, mylę te dwa pisma o podobnych tytułach i dosyć podobnych profilach polityczno-historycznych, tak to nazwijmy. Proszę Państwa, co jeszcze chciałem tutaj Państwu powiedzieć w tym odcineczku? No może zrelacjonuję krótko Państwu tą książkę właśnie Ribbentrop-Beck, którą Piotr Zychowicz wydał ponad rok temu
na pierwszego, tak przed 1 września 2012 roku. Tam ujawnił swój pogląd, że Polska w 1939 roku powinna zawrzeć pakt z Hitlerem i wtedy historia potoczyłaby się następująco. Prawdopodobnie w roku 1940 Hitler, tak jak to planował, zaatakowałby Francję. Następnie, w następnym, no tak troszkę mówię tutaj niezręcznie, roku zaatakowałby Związek Sowiecki już z naszym udziałem. Prawdopodobnie udałoby mu się, no prawie na pewno, z naszą pomocą, z pomocą jeszcze innych sojuszniczych armii, udałoby mu się pokonać Stalina i rozbić potęgę armii sowieckiej. Natomiast na pewno nie udałoby mu się ujarzmić Związku Sowieckiego tak na stałe, dlatego że jego błędna polityka sprowadziłaby wybuch partyzantki, która nękałaby te armie niemieckie. Także tutaj byłby taki stale tlące się zarzewie konfliktów różnych, które by powodowało, że Hitler musiałby trzymać silne jednostki wojskowe na wschodzie swojego imperium. No i wtedy do akcji wkroczyłoby imperium amerykańskie w połączeniu z Anglikami i to uderzenie rozstrzygnęłoby losy wojny. Hitler po prostu by przegrał. I w momencie, kiedy karta historii by się odwróciła, my powinniśmy zmienić sojusz, odwrócić sojusz i zaatakować również wojska niemieckie i przyłączyć się do tej koalicji anglo-amerykańsko-francuskiej. Taką tezę wyłożył Piotr Zychowicz w swojej tej pierwszej książce Pakt Ribbentrop-Beck. Ta teza może być szokująca dla Państwa, ale o czymś takim pisał już chyba kilkadziesiąt lat wcześniej pan Janusz Korwin-Mikke, a podobny pogląd głosił Władysław Studnicki jeszcze w roku chyba 1939 albo 1938. Na portalu konserwatyzm.pl jest taki artykuł Władysława Studnickiego właśnie jeszcze sprzed wojny, sprzed 1 września 1939 roku i to kilka miesięcy przed tym 1 września, gdzie właśnie coś takiego proponuje, a przynajmniej przewiduje, jak się potoczy historia, jeżeli my zaufamy Anglii i Francji w tych takich egzotycznych sojuszach. Dlatego, że Władysław Studnicki, podobnie jak kilku innych publicystów, jak na przykład Stanisław Cat-Mackiewicz, jak publicyści, którzy byli skupieni wokół Sława Wileńskiego, tacy konserwatyści, przewidywali trafnie przebieg najbliższych lat po 1939 roku, że zostaniemy zdradzeni przez Anglię i Francję i padniemy pierwszą ofiarą zbrodniczego reżimu hitlerowskiego. Proszę Państwa, no i dlatego tutaj ten tytuł tego wywiadu Możemy liczyć tylko na siebie, to jest bardzo, bardzo trafna ocena sytuacji Polski w 1939 roku oraz naszej sytuacji również obecnie. Ja myślę, proszę Państwa, że tacy ludzie jak Piotr Zychowicz, jak pan Janusz Korwin-Mikke, jak Kongres Nowej Prawicy, jak publicyści, którzy tam pisują na tym konserwatyzm.pl, nie z wszystkimi się zgadzam, ale z większością do pewnego stopnia na pewno tak, jak pan Stanisław Michalkiewicz, który był kiedyś związany blisko z panem Korwin-Mikke organizacyjnie, obecnie współpracują, można tak powiedzieć, ideowo ze sobą. Tego typu ludzie to jest ta odradzająca się elita Polski, która odradza się no, z wielkimi trudnościami, z wielkimi kłopotami, dlatego że Powstanie Warszawskie po prostu tą elitę nam zlikwidowało w bardzo wielkim stopniu. A w ogóle cały przebieg II wojny światowej, wiele różnych błędów popełnionych przez naszą dyplomację i tą londyńską i przez dowództwo Komendę Główną AK tutaj w kraju, spowodowało, że ponieśliśmy straszne, ogromne straty w ludziach, którzy byli inteligentni, odważni, którzy stanowili pewną elitę intelektualną i taką przywódczą naszego narodu. Po prostu większość wyginęła, większość młodych, zdolnych, odważnych ludzi wyginęła. No i została taka resztówka, która uległa no, w dużym stopniu sowietyzacji. W dużym stopniu jednak, niestety. No i my się z wielkimi bólami z tego odradzamy.
I tacy publicyści, jak właśnie Piotr Zychowicz, jak tu jeszcze sobie przypominam nazwisko dobrego historyka Cęckiewicza, no i ten krąg związany z nową prawicą pana Janusza Korwin-Mikke, to jest ta nowa elita, która się tworzy, która mam nadzieję, że wkrótce przejmie stery władzy w naszym państwie i poprowadzi tą politykę naszą w sposób racjonalny, z chłodną kalkulacją i wtedy zwycięsko, o tak to nazwijmy. Natomiast, proszę państwa, taka jeszcze refleksja na koniec, że niektórzy tak uważają, że powstanie warszawskie, no i w ogóle cały przebieg II wojny światowej, w której Polska poniosła taką straszną klęskę, to jest dla nas jakaś chluba, która daje nam jakiś kapitał, że dzięki temu możemy być dumni, możemy chodzić z podniesionym czołem i tak dalej, że to się na dłuższą metę nam bardzo opłacało, ta hekatomba ofiar i ten rozlew ton krwi polskiej. Ja, proszę państwa, tak nie uważam. Ja obserwuję tutaj wokół siebie, w moim miasteczku, ale i też w polityce polskiej, no takie zwały głupoty, tchórzostwa, łajdactwa, że jestem przekonany, że gdyby żyło pokolenie tych ludzi, którzy wyginęło w Powstaniu Warszawskim oraz ich potomkowie, to Polska wyglądałaby naprawdę zupełnie inaczej. A wygląda źle. Ale na szczęście pewne elity już zaczynają się odradzać i oby ten proces nie uległ jakiemuś zaburzeniu, jakiejś przeszkodzie, bo sytuacja międzynarodowa, proszę państwa, jest naprawdę napięta. To, co dzieje się tam wokół Syrii, to naprawdę nie są przelewki. No ale mam nadzieję, że Pan Bóg, który czuwa nad światem, sprawi, że tym razem to wszystko rozejdzie się po kościach i ta elita, która się odtwarza, odradza w Polsce, będzie mogła zabłysnąć pełnym blaskiem. Żegnam państwa.